Witam serdecznie wszystkich zainteresowanych. Nazywamy się Juliusz Wieńkowski i zapraszam na kolejny tutorial z modelowania w ZBrushu. W trakcie kolejnych dwóch tutoriali zajmiemy się rękami naszego superskróla. Najpierw doprowadzimy je do ogólnego kształtu pasującego do figurek z serii Disney Infinity, a później skupimy się na szczegółach. Bo jak pamiętamy, nasz król będzie miał jedną rękę płonącą, a drugą kamienną. Jednak zanim do tego przeskoczymy, chciałem zwrócić uwagę na nieprzyjemny aspekt pracy artystycznej, to znaczy na wracanie do własnej pracy po dłuższym czasie. Kiedy otworzyłem plik i spojrzałem na naszego superskróla, było kilka rzeczy, które natychmiast musiałem zmienić. I to jest absolutnie normalne. Musimy o tym pamiętać, że jeżeli będziemy kiedykolwiek wracać do naszych starych prac, zawsze znajdziemy w nich jakieś rzeczy do poprawy. Jeżeli chodzi o superskróla, poprawiłem te linie i ogólnie wygląd klatki piersiowej. Wygładziłem go ogólnie, jeżeli chodzi o plecy, jeżeli chodzi o brzuch. Wypchnąłem klatkę piersiową bardziej do przodu, zgodnie z referencjami, i jak również podniosłem i powiększyłem odrobinę głowę. To są wszystko zmiany proporcjonalne naszej postaci, które są związane z wyglądem figurek. Więc musimy się ich trzymać. A przynajmniej ja to widzę w ten sposób, może wy to widzicie inaczej. To tak, zwracam na to uwagę na wypadek, gdybyście krok po kroku starali się śledzić moje tutoriale. Ja zazwyczaj do tego nie zachęcam, nie tylko jeżeli chodzi o moje tutoriale, ale ogólnie ja nigdy nie starałem się nie robić tutoriali krok po kroku, tak jak to jest przedstawiane. Raczej używałem ich jako wskazówek. W ten sposób można na przykład znaleźć swoje własne rozwiązanie albo stworzyć jakiś swój styl, który się bardziej podoba nam. No dobrze, więc najpierw skupmy się na całych rękach. Przytrzymując Ctrl-Shift tworzę zaznaczenie. Już go używaliśmy wcześniej, tylko przypominam. I za pomocą zaznaczenia wytnę nasze ręce i włączę tryb solo, żebyśmy tylko je mogli widzieć. Będę skakał między trybem solo i nie, żeby widzieć, gdzie składają mi się linie. Jak pewnie zauważyliście, figurki Disney Infinity są pocięte w tych miejscach, mniej więcej na tej wysokości. Czasami również dłonie są odcięte. My się tym zajmiemy dopiero na samym końcu. Specjalnie ten kaftan i ten kołnierz nie są bardzo spasowane, ponieważ cięcie i dopasowanie będziemy robić na samym końcu. No i wracamy do naszego ZBrushowania. Rzecz, którą natychmiast zauważyłem przy powrocie do pracy nad Superskrólem, było to, że ta linia się nie składała tak jak powinna. Musimy na to zwrócić uwagę i musimy dostosować kształt ramienia. Ogólnie całe ramię wydaje mi się odrobinę opuszczone. Na drugim ekranie, oprócz figurek Disney Infinity,
Również mam referencje anatomiczne. Jak już wcześniej rozmawialiśmy, upraszczanie anatomii jest bardzo trudną rzeczą. Modelerzy Disney Interactive zrobili to po mistrzowsku. I nie ukrywam, że daleko mi do takiego mistrzostwa, gdybym był na ich poziomie, to bym w tej chwili siedział w Los Angeles. To nie zmienia faktu, że jeżeli byście chcieli do nich napisać, jeżeli byście chcieli na przykład z nimi zdobyć jakiś kontakt, to wierzcie lub nie, ale są na to bardzo otwarci. Wcale nie musiałem pokazywać swojego portfolio ani udowadniać swojej jakiejś wartości czy poziomu swoich umiejętności i zaangażowania w ZBrushu, żeby zaczęli ze mną rozmawiać, czy to na mailu, czy to przez Facebooka. Nie można się bać i trzeba się otworzyć na świat. I wierzcie mi, to co się mówi o tym, że ten feedback jest najważniejszy, to jest absolutna prawda. Nic nie przyspiesza rozwoju artystycznego, jak stworzenie konta na forum artystycznym albo chociażby wrzucanie swoich prac na ArtStation czy inny podobny portal i po prostu rozsyłanie linków i pytanie o zdanie, o jakieś rady. Grupy na Facebooku również są bardzo pomocne. Grupy typu Artcore albo jakieś modelerskie grupy. Wracając do naszego modelowania, jeżeli przyjrzycie się którejkolwiek figurce Disney Infinity, zauważycie, że ich palce są bardzo szerokie i bardzo kwadratowe. I to jest dokładnie to, co musimy osiągnąć na naszej w naszym Super Scrollu. Obracam nadgarstki odrobinę do środka, żeby lepiej złapać kształt, grubość nadgarstków. Kiedy pracujemy nad rzeźbą, zawsze musimy pamiętać o zasadzie najpierw ogół, potem szczegół. Widzicie, już powoli chciałem przejść do szczegółów tych palców, jednak chcę je zostawić na koniec, ponieważ przy nich pracy będzie prawdopodobnie najwięcej. Najlepszym sposobem trzymania się zasady, że najpierw ogół, potem szczegół, jest używanie dużych braszy i takich braszy jak na przykład Move.
komputerze typu Dame Standard można wykorzystywać na przykład jako szkicownik do naszych kształtów. Bardzo przyjemnie się wycina w ten sposób kształt, który później chce się odtworzyć. Jeżeli mamy problemy z poprowadzeniem ładnej, prostej linii, zawsze możemy podnieść nasz lazy mouse i poprowadzić bardziej proste linie. Ta część nie będzie mięśniem, tylko będzie częścią ubrania. Nasz super scroll, przynajmniej jak ja to widzę, będzie miał ubranie właśnie mniej więcej dotąd. Rękawy będą się kończyły takimi wycięciami, a po spodem już będzie ręka. Wasze super skróle mogą wyglądać zupełnie inaczej. I to jest wspaniałe, bo każdy z nas tworzy zupełnie inaczej i inaczej widzi rzeczy. Dopasowanie tych części, w sensie części ramienia i ubrania, również zostawimy, takie dokładne dopasowanie, zostawimy na koniec. Wtedy to będzie najprostsze. Teraz muszę być w stanie w razie potrzeby zmienić całkowicie kształt ramienia. Więc nie mogę się jeszcze skupiać na takich szczegółach jak dopasowania. Również jak zauważycie, nie mam zamiaru za bardzo skupiać się na ramieniu, ponieważ jedno i drugie ramię będzie zmienione przez moce Super Scrolla, którymi się zajmiemy w następnym tutorialu. Więc wciąż chodzi mi o fundament dalszej pracy. Nie zauważyliście, w tej chwili kształty buduję praktycznie wyłącznie za pomocą jednego brusza, który teoretycznie do tego nie służy, czyli Trim Dynamic.
Używam też Move'a, ale nie używam żadnych clay build-upów, standardów i tym podobnych. Dlatego, że za pomocą tego brusha bardzo łatwo i przyjemnie tworzy się takie płaskie kształty. I z tego korzystam. Używając na zmianę naszego brusha i przytrzymując shift, czyli używając wtedy funkcji smooth, można bardzo łatwo i szybko stworzyć płaskie kształty, dostosować powierzchnię itd., itd. Ta część rzeźbienia w tej chwili, kiedy już mamy nasze kształty mniej więcej, to jest już tylko odpowiednie masowanie naszej rzeźby. Jeżeli chodzi o palce, to najprostszym sposobem jest użycie po raz kolejny Trim Dynamic. Przytrzymujemy Alt i przejeżdżamy. Trzeba uważać, żeby nie zrobić tego w zły sposób. Trzeba pamiętać o włączeniu Backface Masking. Czego nie zrobiłem wyżej? Na szczęście pracowałem na grubych kształtach. Gdybym pracował na chudszych kształtach, to prawdopodobnie teraz musiał to naprawiać. Jak widzicie, przytrzymując backface masking i pilnując kąta, tworzymy szerokie powierzchnie, szerokie, płaskie powierzchnie. Czyli dokładnie to, czego potrzebujemy u naszego Super Scrolla w tym momencie. Trzeba znaleźć duże wyczucie w tym brushu. Czasami działa tak, jak mu się podoba. W momencie, kiedy chcemy manipulować konkretnym palcem, niezastąpione okazuje się nasze narzędzie maskujące. Ponieważ teraz mogę spokojnie, nie bojąc się o boczne powierzchnie, manipulować tą jedną.
Co jak co, ale jeżeli chodzi o ZBrusha, to znajomość narzędzi i możliwości jest bardzo ważna. Nie tylko znajomość programu w tym wypadku przyspiesza pracę, ale tak naprawdę również niektóre rzeczy byłyby praktycznie niemożliwe bez odpowiedniej znajomości wszystkich narzędzi, wszystkich braszy, wszystkich opcji. Wyobraźcie sobie naprawianie mesza, gdybym nie wiedział o istnieniu backface masking. Jak dla mnie brzmi to jak katorga. A backface masking został dodany chyba w trzeciej części ZBrusha dopiero. Więc całe rzesze ludzi, którzy zaczynali pracę z ZBrushem, kiedy ZBrush wchodził do produkcji, oni wszyscy musieli rozwiązać ten problem po swojemu. Na całe szczęście ktoś z firmy Pixologic wpadł na pomysł, jak to rozwiązać. W pracy musimy zwracać uwagę na takie postrzępione powierzchnie. Postrzępiona powierzchnia oznacza, że zakrzywiają nam się w tym miejscu fejsy. Trzeba tam wrócić i to naprawić. Akurat w ZBrushu bardzo prosto się to robi. Wystarczy to zesmufować. Trochę trudniej jest w innym oprogramowaniu typu Maya, po Max. Ja, kiedy pracuję nad modelami w Maya albo w Maxie i mam taki problem, że fejsy mi się zagęściły w jakimś miejscu, albo właśnie jeden na drugim nachodzi, albo coś dziwnego dzieje się z meszem, to nie bawię się z tym narzędziami autodeskowymi, tylko zabieram model do ZBrusha i naprawiam to jednym kliknięciem. Myślę, że takie części jak palce do figurek Disney Infinity zostały raczej zrobione wewnątrz innego oprogramowania typu Maya,
i potem przeniesione tutaj, albo został zrobiony tutaj boksami. Ale my ćwiczymy rzeźbienie, prawda? Więc poradzimy sobie za pomocą rzeźbienia. Jako eksperyment będę dalej rzeźbił. To, co będę robił, zostanie przyspieszone. Będzie wyglądało jak timelapse. Zostanie to przyspieszone parokrotnie. I jak skończę, wrócimy jeszcze na chwilę do rąk. Powiem, co dokładnie zrobiłem i co będziemy robić w następnym tutorialu.
myślę, że na chwilę obecną ręce możemy zostawić mniej więcej w tym stanie. W trakcie następnego tutoriala pomyślimy, w jaki sposób przenieść koncept tego typu na tę postać. Jedną rękę widzę mniej więcej w tym stylu, z kamiennymi częściami wychodzącymi spod skóry. Za to druga ręka nie robiłbym jej w ten sposób. Za to użyłbym jednego z rozwiązań, które już znajduje się w samym Disney Infinity. Jeżeli się przyjrzycie figurkom, to zauważycie, że żadna z nich tak naprawdę nie płonie. Nawet Gniew z filmu Inside Out nie ma ognia na głowie, mimo że wygląda na zdenerwowaną. Ale jest inna postać, która posiada bardzo podobny efekt. Trochę w innym miejscu. Spróbujemy go, ten efekt, zinterpretować po naszemu i stworzyć za jego pomocą ogień. Więc dziękuję za uwagę. Widzimy się w następnym tutorialu i mam nadzieję, że czegoś się nauczyliście.